Witam Państwa w kolejnym programie Wybory samorządowe w Sieradzu 2024. Państwa gościem tym razem jest wicestarosta sieradzki Michał Papich. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Tak jak Państwo widzicie, ze względu na wiek już na początku nie mam szans z Panem Michałem, ale jest mi bardzo miło, że Pan znalazł chwilę czasu, żeby porozmawiać o Panu, o Sieradzu i tych planach, które z pewnością Pan, tak jak pozostali kandydaci, mają. Chciałem zacząć troszeczkę inaczej w dzisiejszym nasze spotkanie, bo wiem, że jest Pan zapalonym kibicem sportowym, szanuje Pan różne dyscypliny, ale piłkę nożną chyba kocha najbardziej. W gimnazjum, bo też taką szkołę kończyłem. Dzisiaj gimnazjów nie ma, co prawda, ale kiedy chodziłem do gimnazjum, trenowałem siatkówkę. Ale zawsze gdzieś w sercu jest piłka nożna przede wszystkim. Jestem kibicem Warty Sieradz, kibicem Widzewa Łódź, jeśli chodzi o tą piłkę regionalną. Na szczęście oba kluby teraz w takiej spokojnej pozycji na środku tabeli. Także liczymy, że po prostu te najlepsze czasy jeszcze przed tymi klubami są. I trzeba po prostu trzymać mocno kciuki. Ta wiara w postaci kibiców jest. I to cieszy szczególnie, patrząc na rozgrywki trzeciej ligi i ekstraklasy. Ja też trzymam kciuki, mocno dmucham. Mam nadzieję, że zarząd naszej sieradzkiej Warty to widzi, bo ta końcówka rundy jesiennej, co by nie mówić, no troszeczkę była fajniejsza. Trzymamy kciuki i będzie dobrze. Tak jest. Skąd ta pasja, skąd to zamiłowanie do pracy w samorządzie, do spełniania się w polityce? Początek mojej działalności to są różnego rodzaju wolontariaty, ale przede wszystkim działalność w Związku Harcerstwa Polskiego w naszym sieradzkim Chówcu. I to był taki początek, gdzie zaszczepiła się we mnie taka żyłka do pomocy publicznej. Kiedy to się skończyło, szukałem swojego miejsca do dalszej działalności. Rozpocząłem współpracę z posłem Cezarym Tomczykiem w sieradzkiej młodzieżówce, w Młodych Demokratach. No ale też te czasy kiedyś muszą się skończyć, trzeba też wejść w dorosłą, tak zwaną dorosłą politykę. W związku z czym zacząłem działać w Platformie Obywatelskiej, ale jeżeli Pan pyta o sam początek mojej działalności, tak, to narodziła się ona w liceum. Wówczas wystartowałem do Sejmu Dzieci i Młodzieży i z obecną panią dyrektor, która prowadziła mój projekt Sejmu Dzieci i Młodzieży, udało się osiągnąć ten sukces i byłem jednym z nielicznych sieradzan, którzy byli częścią tego gremium. Widzę, że pan bardzo dużo słucha ludzi i zresztą ma pan taki motyw, swoje motto przewodnie. Chce pan słuchać ludzi i robić wszystko z ludźmi dla ludzi. Dokładnie, panie redaktorze, no bo przecież to mieszkańca, nie budynki tworzą społeczność naszą tu w Sieradzu, ale w ogóle też w całej Polsce. Muszę przyznać przede wszystkim, to jest dla mnie bardzo ważna chwila, ubiegać się o urząd prezydenta miasta Sieradza, no bo przede wszystkim w Sieradzu się urodziłem, w Sieradzu się wychowałem. Sieradz też mnie ukształtował jako człowieka. Jeżeli mówimy o mieście, to często mówimy w takiej kategorii jako dom. A każdy z nas chciałby, żeby dom kojarzył się z czymś ciepłym, dobrym, komfortowym, tam, gdzie czujemy się przede wszystkim pewnie, czy po prostu dobrze. Więc na tym mi bardzo zależy, aby mieszkańcy czuli się w naszym Sieradzu dobrze. I mam wrażenie, że Sieradz potrzebuje dzisiaj prawdziwego ambasadora zwykłych ludzkich spraw. Nie ma spraw mniej lub bardziej ważnych, tak samo jak nie ma Sieradza A, czy Sieradza B. Wszystkie zadania, wszystkie inwestycje powinny być w naszym mieście realizowane równomiernie. Ale prezydent też powinien mieć przede wszystkim swoją wizję, ale ta wizja miasta powinna być spójna z oczekiwaniami mieszkańców. Pan stawia na taki bezpośredni kontakt, z tego co słyszę, z mieszkańcami. No właśnie, ma Pan jakiś plan swój, Panie Michale, na to, jak to zrobić? Moja cała dotychczasowa działalność była poświęcona przede wszystkim poznaniu środowisk, które w Sieradzu funkcjonują. Stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych i trzeba przede wszystkim poznać tych ludzi, poznać ich problemy, bolączki, ale także oczekiwania. Pierwsza zasada powinna brzmieć słuchać ludzi i dziś wszyscy powinniśmy to robić jako samorządowcy. Jako radny uruchomiłem jako jedyne takie zadanie dla radnego, taką akcję, gdzie każdy z mieszkańców mógł złożyć swoją prośbę, swoją potrzebę, kontaktując się ze mną za pośrednictwem maila, bezpośrednio, czy chociażby specjalnego formularzu. Rozumiem, że na mojej stronie internetowej. Każdy ma możliwość, to przypomnijmy ten adres, w jaki sposób się można bezpośrednio z Panem Zapraszam Państwa na stronę internetową www.michalpabich.pl. Tam mamy taki kafelek z podpisem, zadanie dla radnego. Klikając na niego, przenosi nas to na formularz,
gdzie możemy opisać swój problem, swoją potrzebę i wówczas trafia do mnie taka wiadomość e-mail. No i od tego maila do realizacji jest zawsze krótki okres, często się to kończy interpelacją bądź bezpośrednio moją wizytą w danej placówce i wówczas ta realizacja przynosi rezultaty, tak jak ostatnio pani Maria na ulicy Łokietka zgłosiła problem z oświetleniem i kilka dni i oświetlenie wróciło. I zrobiło się jaśniej. Jakby solą działalności każdego samorządowca są rozmowy. Nie wolno, i to jest zawsze błąd, kiedy unika się rozmów z mieszkańcami, no bo przecież to jest główne zadanie samorządowca, być ambasadorem swoich mieszkańców. Pan jako, załóżmy, przyszły prezydent się radza, z pewnością będzie miał mnóstwo różnych zadań i obowiązków. Nie znajdzie zawsze pan czasu tyle, żeby można było spokojnie każdego z potrzebujących i mających swój problem wysłuchać. Na pewno będzie powołany pełnomocnik prezydenta do spraw kontaktu z trzecim sektorem, z NGO-sami, tak aby różne środowiska były po prostu w Sieradzu słyszalne, ich potrzeby, ich oczekiwania i myślę, że ten pełnomocnik no, będzie poświęcał wystarczająco czasu dla tych ludzi, tak aby ten głos też do mnie docierał, jeżeli oczywiście ja nie będę się mógł spotkać, ale też deklaruję, że jakby znając siebie, swoje zaangażowanie, no bo polityka to nie jest dla mnie tylko praca, ale przede wszystkim pasja w życiu, będę poświęcał tyle czasu, ile potrzeba, aby z tymi ludźmi rozmawiać, no bo każdy chce być, czuć się też przede wszystkim zaopiekowany. No ale to jest właśnie rola włodarza miasta. Jeżeli się w coś idzie, to trzeba iść na 100% i ja to też deklaruję, że poświęcę się tyle, ile będzie trzeba i tyle, ile będzie trzeba, też będę rozmawiał z mieszkańcami. Czy można z pana ust, panie Michale, coś niecoś usłyszeć, takiego rąbka tajemnicy uchylić? Jeszcze jaki ma pan plan na miasto, na to, żeby nam jako mieszkańcom żyło się lepiej, żebyśmy się czuli bezpieczni? Mam gotowy plan dla Sieradzan, które będę sukcesywnie przedstawiał po prostu na spotkaniach z mieszkańcami, no bo uważam, że jakby trzeba dyskutować przede wszystkim z ludźmi o swojej wizji, no bo tak jak powiedziałem na samym początku, ta wizja musi być spójna z oczekiwaniami ludzi. No mam też wrażenie, że ta kadencja jest trochę kadencją straconych nadziei. No to też świadczą o tym te maile, które do mnie licznie wpływają, że po prostu no, ten kontakt z urzędem nie jest taki, jaki być powinien. Jeżeli można zaktywizować mieszkańców w pobliskiej Zduńskiej Woli, czy chociażby w Błaszkach, mieście mniejszym od Sieradza, to dlaczego nie można tego zrobić w Sieradzu, w naszym mieście? Jak widać, wystarczą przede wszystkim chęci i tak ucho nastawione wrażliwie na potrzeby mieszkańców i to na pewno zrobimy. Trzeba oddać przede wszystkim władzę ludziom i słuchać się w ich głos. 15 października walczyliśmy jako Koalicja Obywatelska o fundamentalne sprawy w naszym kraju, czyli o demokrację, o praworządność, a dzisiaj trzeba dać ludziom to, czego chcą, czyli zwrócić im władzę. Ta wrażliwość na potrzeby mieszkańców musi być zachowana. Zdobywa pan, pomimo młodego wieku, zdobywa pan coraz większe doświadczenie samorządowe. Ukończył pan też jeden z wydziałów na uczelni prawniczej. Tak, mój zawód jest określany mianem administratywisty. To takie ciężkie słowo, ale pochodzące z łaciny od słowa administrare. I często to słowo oznacza rządzić, ale na naszej uczelni uczyli nas i wychowali w takim duchu, że znaczy to służyć ludziom. I tego się też będę trzymał. Panie Michale, co pan sądzi o budżetach zielonych, obywatelskich, o radach seniorów? Jeżeli już pan mnie tak ciągnie za język troszeczkę i chce poznać program, no to strzelił pan w dziesiątkę, bo to jest przede wszystkim podstawa aktywizacji obywateli i oddania im części władzy i partycypacji ludzi we władzy, czyli przede wszystkim oddanie im możliwości głosu, ale głosu takiego realnego, że jeżeli potrzebują ławkę, chodnik, nawet śmietnik, no to mogą to przede wszystkim zgłosić w budżecie obywatelskim. W pobliskiej Zduńskiej Woli mamy też taki budżet, który jest nazywany zielonym budżetem. Mhm. I mieszkańcy mogą zadbać o zieleń, która ich otacza. Mają bezpośrednio wpływ na ten budżet, tak? Tak. Czasem nie warto wyważać otwartych drzwi. Czasem trzeba się dobrze rozejrzeć. Czasem trzeba skorzystać z mądrości innych, tak aby przenieść te dobre praktyki na nasz lokalny tutaj grunt sieradzki.
Pani starosto, znam i czytałem o fajnych młodych osobach, które pełnią funkcję prezydentów. Myślę tu o Ciechanowie, Starachowicach na przykład, niedaleki Złoczew. Jest wiele przykładów w Polsce, w których młodzi ludzie świetnie sobie radzą, są przygotowani do wykonywania pracy na konkretnych stanowiskach. Co ciekawe, nawet sprawdziłem wyniki. Po którejś z kadencji wielu z tych kandydatów ma bardzo duże procent poparcia i są bardzo popularni, przechodzą na kolejne. Czyli to się sprawdza. Młodość niesie ze sobą pasję, energię, zaangażowanie i często też poświęcenie dla pełnionego urzędu. I ja się cieszę, że młodzi ludzie chcą działać w życiu publicznym. Te wyniki pokazują, że wiek to przede wszystkim atut ze względu na te cechy, o których wspomniałem, czyli zaangażowanie, pasja, poświęcenie. To bardzo ważne, żeby realizować po prostu dobrze swoje zadania, swój urząd. I panowie prezydenci też często byli młodsi ode mnie, kiedy obejmowali urząd. Tak, dokładnie. Pan Marek Materek w przypomnianych Starachowicach miał lat 25, kiedy zostawał prezydentem i nikt w to nie wierzył, że tą prezydenturę uzyska, a jednak, a potem wygrywał w pierwszej turze z poparciem 84%, więc to prawie każdy mieszkaniec Starachowic na pana prezydenta zagłosował, czyli realizował swoje zadania po prostu dobrze, mimo młodego wieku, bo młodość to ta cecha i to Waldemar Pawlak mówił przywołanym prezydencie Ciechanowa Krzysztofie Kosińskim, że wiek to tylko liczba i ma dobrą informację dla tych, którzy uważają, że młody wiek przeszkadza, że po prostu ta cecha, ta wartość liczbowa szybko przemija. Panie Michale, powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Myślę, że ciąg dalszej tej rozmowy, Szanowni Państwo, o tym, co się będzie działo w Sieradzu, jakie są plany, bo wcześniej czy później trzeba będzie te plany, że tak powiem, ujawnić, po to, żeby widzowie, mieszkańcy mogli sobie wyrobić do końca zdanie, czy mamy być z Michałem Babichem, czy nie. Panie starosto, ja teraz sobie będę pił kawę, oddaję panu czas antenowy. Co by pan chciał powiedzieć mieszkańcom miasta? Dlaczego Michał Pawich jest dobrym kandydatem na prezydenta? Sieradz przede wszystkim potrzebuje ambasadora ludzkich spraw i przede wszystkim potrzebuje wizji, ale wizji nastawionej na mieszkańców. I dziś tą wizję chciałbym realizować razem z państwem, przedstawiając państwu gotowy plan dla Sieradza. Plan, który będzie też realizowany na dekadę. I to też odróżnia mnie od innych kandydatów, że mam wizję właśnie na dziesięciolecie w naszym mieście i chciałbym, aby państwo razem ze mną ten plan zrealizowali, bo bez mieszkańców każdy plan nie jest skuteczny, bo to przede wszystkim działamy na rzecz państwa. W związku z tym zachęcam do spotkań, do dyskusji, no bo przecież pięknie możemy się też różnić, ale ważne jest, żeby ze sobą rozmawiać. Więc do zobaczenia na ulicach Sieradza, do zobaczenia na spotkaniach i zachęcam do zapoznania się z moim planem dla Sieradzan. Panie Michale, zgodnie z naszą umową na zakończenie programu, kolejny raz zwracamy się do Was, do mieszkańców. Taka inspiracja to ten Światowy Dzień Kota. Pan Michał też ma fajnego psiaka w domu, nie wiem, tylko psiaka? Mam psa, sznaucera o imieniu Nela. Uzgodniliśmy, że wspólnie ponownie zwrócimy się z takim apelem. Nie bądźcie obojętni na los zwierząt. Wybierzcie sobie fajnego psiaka i po prostu go zaadoptujcie. Mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, także nie bądźmy obojętni. Dajmy szansę zwierzakom na tak naprawdę na drugie życie, ale nie bądźmy obojętni. Zadbajmy o to wspólnie, żeby psy z czartek mogły znaleźć swoje drugie życie, swój drugi dom. Wybierz mnie i zaadoptuj. Dokładnie, wybierz mnie i zaadoptuj. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że to początek fajnej rozmowy przy dobrej kawie. Jesteśmy, tak jak Państwo widzicie, na sieradzkim rynku. To taki charakterystyczny punkt i miejsce dla wszystkich naszych mieszkańców. A dla mnie też, panie redaktorze, powiem szczerze, bardzo ważne miejsce, no bo przecież moja formacja, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zmieniała to miejsce kilkanaście lat temu. No i dzisiaj jesteśmy tak trochę w pokłosiu tych zmian, tej rewitalizacji, w miejscu charakterystycznym dla naszego miasta, na sieradzkim rynku, w Open Hair Cafe i też państwa zapraszamy do odwiedzin tego miejsca. Tak, to ja jeszcze raz dziękuję za udział w dzisiejszym programie, a państwa zapraszamy
do dalszej rozmowy o tym, co w Sieradzu można zmienić, żeby się wspólnie cieszyć tym rozwijającym się naszym miastem.